Proszę Państwa, pozdrowienia z Monument Valley. Także dzisiaj mamy chyba 3 oktober, czyli 3 październik 2018. Wschód słońca za mną. Już w sumie słońce wzeszło, ale naprawdę widoczki odlotowe. Polecam wszystkim Monument Valley. Jest naprawdę, naprawdę jest tu co robić. Można sobie safari wziąć, za chwilę tam pojedziemy właśnie takimi pick-upami. Siedzisz na pick-upie tam z, nie wiem ile tam, z 6-8 osób. Albo może i możesz sobie prywatny tur wziąć, 2-osobowy. Można sobie wziąć na hiking, iść tutaj, hiking jest tak samo. Także proszę Państwa, można skorzystać. Tak jak filmowałem, że tutaj są takie kabiny. W tą stronę. Kabiny są takie, można sobie wyrentować $48. Nasz parking RV Camping kosztował nas 42 za noc, nie? Także są tu showery, ubikacje ekstra, jak ktoś chce. I naprawdę jest tu co robić. A oprócz tego, proszę Państwa, podziwiamy, jak wszystko się budzi do życia. Proszę, oglądajcie sami. Kruki latają jakieś takie. Coś pięknego, proszę Państwa, coś pięknego. Naprawdę. Ach. Troszeczkę jeszcze, jak to słońce wyjdzie, Indianie się pobudzą, albo już się pobudzili. Ja widziałem nawet w nocy ludzie jechali, jak wstałem na zdjęcia, to była która 5 rano. Te gwiazdy były, jeszcze było ciemno, nie? I było pełno gwiazd na niebie, nie? Także na Nikonie popstrykałem. Nie są to zdjęcia aż takiej top quality, jakiejś dobrej, ale coś tam, uchwycenie momentu. Chodzi o uchwycenie momentu, żeby była pamiątka. Okej. Także tutaj są, tak jak już wspomniałem przedtem, te kabiny można sobie wyrentować na jedną noc lub więcej, zależy jak komu pasuje, nie? Podjeżdżasz z samochodem i jest tak, te kabiny są ustawione, że wszystkie kabiny mają balkon,
i wszystkie te kabiny można, z tych kabin można ustawić sobie stojaczek na balkonie. O, na przykład tak, tu gościu sobie może siedzi, pije kawę i podziwia wschód słońca, czy zdjęcia robi, czy tam wieczorem sobie znów jak słońce zachodzi, oglądać piękne czerwone góry i piwko popijać. I te kabiny są tańsze od hotelu, nie? Także zobacz jak pięknie, zobacz. Patrz jaki, proszę Państwa. Patrz jaki słoneczko wyszło. Stoimy sobie tak. I o tej porze są najlepsze kolory. Poszedłem z dala od tych ludzi, od tych kamperów, bo tam powłączali te generatory teraz i pyrkoczą, wiesz, tak po co chwilę, wiesz, i to lepiej tutaj zejść w dolinę troszeczkę na nogach. Ja ci coś powiem, popatrz, ludzie tam idą na hiking, widzisz, tam są, jest jakiś hiking trail, w koło można iść tych gór prawdopodobnie. Ja nie wiem, czy się nie skusimy na taki hiking z Bogusią, prawdopodobnie. Ja nie wiem, czy to trzeba jakiś ekstra permit na to, czy nie, bo wiem, że wczoraj jak my brali te miejsce parkingowe, to facet coś tam dyskutował z nimi o tym. Patrz jak tutaj to drzewo, to idzie kabel, czy to korzeń idzie, ty patrz jakie te korzenie ma długie. Popatrz tu. Korzenie tak na wierzchu. Widziałeś? Coś pięknego, proszę Państwa. Coś pięknego. Także zapraszam do Monument Valley, Utah. Dla każdego jest tutaj co robić, uwierzcie mi. Jeżeli ktoś lubi nawet na koniach jeździć, tutaj są konie. Indianie pojadą z Wami na koniach. Kabiny, hotel. Pod namiotem lub camper, RV camper, przyczepa campingowa typu lub motorhome, zależy jak to, kto w jakim rejonie używa tych słów, nie? Także jest tu co robić, także proszę Państwa, Monument Valley dajemy kciuka dużego, albo i dwa nawet, naprawdę, I love it.